Edukacja domowa, a podręczniki. Zapraszam. Cześć, witam Cię serdecznie. Ja mam na imię Daria, edukuję domowo swoje dzieci i w związku z tym spotykam się czasem z pytaniem, co z podręcznikami? No bo skoro rezygnuję ze szkoły, zależy mi na takim odszkolnieniu, no to co? Używam normalnie, jak dzieci w szkole, podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Jak to u mnie jest? I w tym odcinku właśnie chciałam odpowiedzieć na to pytanie. Otóż, nie wyobrażam sobie edukacji domowej bez książek, bez podręczników, bez zeszytów ćwiczeń, a to dlatego, że przygotowanie się do każdej następnej lekcji z dzieckiem byłoby strasznie długie, czasochłonne, a poza tym na przykład z matematyki kupiłam zestaw ćwiczeń dla dziecka Tropiciele. Jest on fajny, kolorowy, zawiera dużo fajnych, ciekawych zadań. No a skoro jest coś takiego dostępne, no to po co ja będę po nocach siedzieć i wymyślać jakieś zadania, skoro te zadania są naprawdę fajne i ciekawe. Z drugiej strony też nie trzeba robić wszystkich zadań. Można część rzeczy pomijać. Na przykład jakieś zadanie, które widzę, że nic nie wnosi, które jest za proste dla dziecka, po prostu pomijamy, lecimy dalej, wybieramy sobie z tych ćwiczeń to, co nam się podoba. Poza tym, jeżeli dziecko natrafi na jakiś problem, na przykład widzę, że daną część materiału powinnam jeszcze z dzieckiem przerobić, zanim pójdziemy dalej, to jest możliwość zatrzymania się i wtedy kombinujemy jakieś pomoce naukowe i tak dalej, coś, żeby temu dziecku pomóc. Na przykład z matematyki widziałam, że dziecko ma troszkę problemy, więc przygotowałam jej takie karty. Na każdej jest liczba, jest 10 kwadracików, zakolorowane jest tyle, ile pokazuje liczba. I tak naprawdę dopiero dzięki tym kartom zauważyłam, że moja córka jakby załapała, zwizualizowała sobie to wszystko w głowie i rzeczywiście liczenie stało się dla niej proste. Więc podręczniki tak, ale nie bójcie się tutaj od nich zrezygnować z nich w jakichś momentach, robić jakieś swoje rzeczy, jak widzicie, że dziecko potrzebuje jakichś dodatkowych materiałów. Z drugiej strony, często chodzimy z dziećmi do biblioteki i na przykład ostatnio wypożyczyłam z dziećmi taką książkę o Układzie Słonecznym. Książka do tego stopnia im się spodobała, że mówiły: mamusiu, no to poucz nas o tym Układzie Słonecznym, my chcemy lekcję o Układzie Słonecznym. No to co? No to wtedy nie powiem im, że słuchaj, to jest materiał już, nie wiem, piątej, szóstej czy którejś klasy szkoły podstawowej, poczekaj, będziesz miała, będziesz w tej klasie, to wtedy to przerobimy. Nie, po prostu idziemy za dzieckiem, dziecko chce się pouczyć czegoś, dowiedzieć o Układzie Słonecznym, no to robimy wtedy jakieś swoje materiały, czy szukamy w internecie gotowych materiałów o Układzie Słonecznym i tam te parę lekcji o Układzie Słonecznym przerabiamy, bo takie jest w danej chwili zainteresowanie dziecka i to jest właśnie najfajniejsze w edukacji domowej, że mamy tą możliwość, żeby za tym dzieckiem pójść. Na przykład ostatnio na Pchlim Targu udało mi się dostać za 2 złote książkę Był sobie człowiek o historii. Książka jest bardzo fajna, jest tutaj historia od tak naprawdę wielkiego wybuchu przez czasy prehistoryczne i tak dalej, aż do współczesności. Książka ciekawa, kolorowa, bogato ilustrowana, bardzo się dziewczynkom spodobała. No i znowu prośba, mama, zadania z historii nam rob, my chcemy robić zadania z historii. No i co? I mama po prostu robi jakieś tam wieczorami, zwykle robię im karty pracy, żeby na rano były, coś sobie pokolorują, coś przeczytają, coś uzupełnią na podstawie tego tekstu przeczytanego, posiłkuje się też informacjami ze strony e-podręczniki. Troszkę dopowiem z tej strony, troszkę z tej książki, jakieś wymyślę, mówię, karty pracy i tak sobie pracujemy i to jest moim zdaniem kwintesencja edukacji domowej. Nie ma co się na podręczniki obrażać, one są naszymi sprzymierzeńcami, ale nie musimy być niewolnikami tych podręczników, możemy być tutaj elastyczni, a jeżeli dziecko interesuje coś, co zupełnie wykracza poza
zakres danej klasy, w której aktualnie się znajduje, to nie bójmy się iść za dzieckiem i realizować jakiś materiał nawet ze starszych klas, bo może dziecko, kiedy trochę podrośnie i będzie w tej starszej klasie, to może wtedy te czasy prehistoryczne, o których teraz chętnie słucha, zupełnie nie będą ją interesowały, a może z tych lekcji zerówkowych o czasach prehistorycznych, które teraz realizujemy, zostanie coś na potem. Na pewno troszkę to jakiś pozytywny efekt będzie miało dla dziecka na przyszłość. Wydaje mi się, że potem, kiedy już będziemy realizowali normalnie ten materiał, będzie na pewno jej dużo, dużo łatwiej. To tyle z mojej strony. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Do zobaczenia. Cześć!